Nie ma tutaj tej komerchy. Hello, hola! Dzisiaj witam Was z hiszpańskich gór, z Pirenejów. Pireneje jest to łańcuch górski położony wzdłuż granicy hiszpańsko-francuskiej. Tutaj w ogóle z Wiei, czyli miejscowości, w której mieszkam, do Francji jest jakieś 24 km za drogą, bo w linii prostej to będzie dużo mniej. Najwyższym szczytem tych gór jest Pico de Aneto, położone też niedaleko, tutaj stąd, i jego wysokość wynosi 3404 metry. Także są to góry wyższe od naszych Tatr, więc żeby po nich chodzić, no to trzeba mieć już pewien zapas wiedzy, umiejętności, sprzętu. Miejscowość Wieja, do której właśnie schodzę, żeby pokazać Wam jej piękną architekturę, leży w Dolinie Aran. Zaś Dolina Aran leży w Katalonii, która to jest województwem Hiszpanii. Z pewnymi aspiracjami autonomicznymi, a nawet niepodległościowymi. Historycznie Val d'Aran, czyli właśnie Dolina Aran, no była takim ping-pongiem pomiędzy Francją a Królestwem Aragonii. No i tak tereny te przechodziły z rąk do rąk, mniej więcej tak jak nasz Lwów, aż finalnie znalazła się Aragonii, która to później weszła w skład Hiszpanii. No i tak stąd te właśnie pewne niesnaski między Katalończykami a Hiszpanami. Co ciekawe, Katalonia ma swój osobny język kataloński, który jest bardzo podobny do hiszpańskiego, ale jednak ma pewne różnice. Zaś tutaj, w Val d'Aran, mają jeszcze jeden język. Aranejski, który jest jeszcze inny. No zaś wszystkie te trzy języki, hiszpański, kataloński, aranes, należą oczywiście do tej samej rodziny. Stąd też miejscowość ta przez jednych nazywana jest Viela, przez innych Vieja, a pełna nazwa to w ogóle jest trochę kosmos. I tak, po aranejsku Viela e Mijaran, po katalońsku Vieja i Mijaran, a po hiszpańsku Vieja Mijaran. Tego typu góralskie domki utrzymane w klasycznym kamiennym stylu stanowią większość we Wiei. Tutaj w ogóle zaczyna się taka główna, ale historyczna ulica. Są tutaj różnego typu sklepy, ale nie ma tutaj tej komerchy, nie ma tych naszych ohydnych budek z tymi pierdołami. No oczywiście są, z
sklepy z pamiątkami, ale to jest ze smakiem jakby. Muszę się skryć, przejeżdża samochód. Tak, tymi wąskimi uliczkami tutaj jeżdżą samochody. Kranik. Częsty widok w Hiszpanii. Coś pięknego. Tak to powinno właśnie wyglądać. Stara piekarnia chyba. Coś w tym rodzaju. No i oczywiście cisza i spokój. Aczkolwiek ta cisza i spokój to wynika z tego, że jest godzina 10 rano. I tutaj większość ludzi jeszcze śpi o tej porze. Po nocnych zabawach. Tam jest kościół, po hiszpańsku iglesia, i do tegoż właśnie kościoła zmierzam. Kościoły z taką wieżą, widoczną z wielu kilometrów, to częsty widok w Pirenejach. Po lewej flaga Katalonii, po środku flaga Hiszpanii, zaś po prawej flaga Val d'Aran. Co ciekawe, tutaj jeszcze nie widziałem flagi tej Katalonii autonomicznej, czyli też takie żółto-czerwone pasy, ale z niebieskim trójkątem i gwiazdką w środku. Bo w Tarragonie czy w Barcelonie to oho, to na każdym kroku. A w górach widać, wszędzie żyje się, w każdych górach żyje się spokojniej. Czas na kawkę. Uwielbiam espresso. A co ciekawe, w Hiszpanii na espresso nie mówią espresso, tylko café solo. Także café solo, por favor. Bardzo dobre espresso, natomiast espresso słodzić to jest grzech, dlatego to sobie odłożymy. Euro 40 za takie espresso, czyli jakieś 6 zł, to nie dużo. A zaznaczyć trzeba, że Vieja jest miejscowością turystyczną. U nas w Bieszczadach za espresso widziałem w jednym miejscu coś ponad 10 zł. Chyba nawet bliżej 15. Euro 40.
W tym pierwszym filmie, w tym intro, to ja powiedziałem, że Vieja jest takim hiszpańskim odpowiednikiem Zakopanego. No i tak i nie. No nie ma tutaj tej komerchy, tych budek, tego wszystkiego, co też jest i na Solinie. Vieja jest takim centrum narciarskim. Stoki na tych górach są jednymi z najdroższych, o ile nie są najdroższe w hiszpańskiej części Pirenejów. Niedawno, jakiś miesiąc temu, może 3 tygodnie nawet, tutaj we Vieji gościł nie kto inny jak król Hiszpanii. Hiszpania oczywiście jest królestwem. Tutaj nawet krzesełka są postawione. No wracając do tematu, Hiszpania jest królestwem. A król Hiszpanii urzęduje oczywiście w Madrycie. Oto panorama Vieji. No, mimo że jest to stolica Doliny Aran, jak widać, nie jest to duża miejscowość. Taka typowo górska. Tam. To już jest chyba inna miejscowość, o ile dobrze kojarzę. No dawno tam nie byłem. Tutaj, jeśli zszedłbym tam niżej, szczególnie na drogę prowadzącą do Francji, to stamtąd widać właśnie takie niewielkie wioseczki gdzieś rozsiane po górach i takim punktem, jakby to powiedzieć, nieodłącznym elementem takich wiosek jest kościółek z taką wieżą jak kościół we Vieji. Teraz jestem na ulicy takiej nowoczesnej. Jest tutaj bardzo dużo sklepów ze sprzętem narciarskim, czy do wspinaczki wysokogórskiej. No są tutaj bloki takie jak ten, w których mieszkają mieszkańcy. I ta właśnie ulica krzyżuje się z tą ulicą historyczną, która ciągnie się tam jakby z góry i w dół. No, takie oto miasteczko w hiszpańskich górach. Tam jest kolejna miejscowość
Betren, ale tam może się wybiorę za kilka dni, jak załamie się pogoda, bo prognoza pogody sugeruje, że no tak pojutrze ma zacząć sypać śnieg przez dwa dni, także krajobraz zmieni się diametralnie. Zimowa Hiszpania też jest fajna. W zasadzie jak tu przyjechałem, to było biało. W tym pierwszym filmie jest takie ujęcie, jak jadę samochodem i sypie tak gęsty śnieg, że no, praktycznie świata nie było widać. I po tych górskich serpentynach, no to trzeba było jechać 15-20 na godzinę. Czy coś jeszcze mam do powiedzenia? Chyba powiedziałem już wszystko. Jeszcze tak na zakończenie. Raz jeszcze pokażę tę ładną górę. A tymczasem dzięki... A, no, zapomniałem. Dzięki, pozdro i tymczasem.